historii tej miejsce jest bardzo znaczące, szczególnie zaś dla scholofilów. To męskie liceum ogólnokształcące o filozoficznym profilu. Nie było nudnego tam śladu zajęcia, bo uczeń nie dostał tam w cichy, bo czuwał nad wszystkim od szkoły poczęcia dyrektor, co był ze Stagiry. Pamiętać należy o szkoły w początkach, więc refren jest mnemotechniczny. To rok założenia, dwie trójki i piątka, do dziś jeszcze żyją nieliczni. Dyrektor był spoko, spacery, rozmowy, co trzeba tłumaczył kolegom. Badaliśmy razem świat podksiężycowy, szukaliśmy środka złotego. Nie chcieliśmy płacić podatków ni ZUS-u, lecz polis nikt z nas nie odrzucał. Chodziliśmy razem nad brzeg Pireusu i cieszył nas świat, nie zasmucał. Pamiętać należy o szkoły początkach, więc refren jest mnemotechniczny. To rok założenia, dwie trójki i piątka, do dziś jeszcze żyją nieliczni. Lecz głównie spędzaliśmy czas wśród drzew leśnych, co rosnął, gdzie Gaj Apollina. Tam był nasz Hoojkos i tam Areteśmy szukali, jak Plutarch wspomina. Tam mieliśmy klimat na wskroś naukowy, nie straszna nam była podnieta. Apollo się cieszył, dziwiły się sowy, leżała nam całkiem ta meta. Pamiętać należy o szkoły początkach, więc refren jest mnemotechniczny. To rok założenia, dwie trójki i piątka, to dziś jeszcze żyją nieliczni. Tam tkwiliśmy wszyscy, nikt nie chciał uciekać, choć może wygodna jest stancja. Podłożem był, żeby cokolwiek orzekać, ten Gaj naszej szkoły substancja. Och, czy pamiętać należy o szkoły młodościach. Jakoś tak, nie? Rok założenia, dwie trójki i piątka, to dziś jeszcze żyją nieliczni. To taka przerwa na mnemotechniczny refren, którego nie zapamiętałem. Ale mamy jeszcze jedną zwrotkę. Och, czasy młodości, gdy nikt się nie zżyma na kumple jak zwierz polityczny. Łączyła nas sprawcza celowa przyczyna i to, żeśmy hylemorficzni. Wspominać jest miło dysputy, spacery, lecz głupio samemu po czasie. Koledzy, nieważne, że nie z naszej ery, spotkajmy się na naszej klasie. Przyczyna celowa tej pieśni, więc cel www.naszaklasa.pl. Przyczyna celowa tej pieśni, więc cel www.naszaklasa.pl. Nie wiem, czy to jeszcze istnieje, ale jak pisałem...